i Chris znowu w trasie. Powiem wam, nie jest łatwo opuścić ziemię białostocką, bo tutaj można też narazić się na ataki dzidowe tubylców. Samochody jednak ciągle płoszą trochę tutaj. Ludzie płoszą mieszkańców, przybiegają czasami pod ekrany tutaj, potrafią dzidę przerzucić przez ekran, mogą trafić w samochód. Także powiem wam, nie jest lekko. Myślę, że koło Zambrowa już będzie trochę bezpieczniej, ale tutaj Choroszcz, Żółtki, to jest taki teren troszeczkę jeszcze niebezpieczny. Lecimy! Znowu tam samo. O nie, skręcę na lewy pas. Patrzcie. Czeska sauna. Tak, tak. Nie no, wody jeszcze nie paliłem. Siemano, przyjechałem właśnie do Warszawy, do Mateusza. Co będziemy dzisiaj robić, Mateuszu? Polecimy nad Warszawą. Ale jak to polecimy? No, wsiądziemy w Mercedesa i zobaczysz, jak lata. Wsiądziemy w Mercedesa? Kurde, czekaj. Muszę sprawdzić na smartfonie. A, kurde. Myślałem, że się umówiłem do darkroomu. Dobra, na razie. Ile to ma koni mechanicznych? To? 100, tam 50 niecałe. A to kompresor czy nie? Kompresor. M271, 1.8. I to jest ten słabszy. To są dwa z mniejszym kompresorem. To jest ten właśnie. To nie jest ten wzmocniony. Mhm. Także on ma tam pasożerskie 4 konie, tak? W automacie. A jechać chodzi. Mocniejszy miał 185 koni. I można go przerobić, tak? To trzeba mieć kompresor i wtryskiwacze, no i wiadomo, mapy w komputerze. Porządna maszyna. Ja też mam Mercedesa. MT Track. Poleciało coś, co nie ma silnika. Tak. Paradoks. Zaraz, zaraz, jakie samoloty? Przecież tu stoi traktor. Przed lotem obligatoryjnie wymiana oleju w tłumiku. A po co są te takie tutaj te? To jest do szkolenia, to jest takie pokazowe po prostu eksperyment, tak? Jeżeli samolot na przykład ląduje albo się zbliża do prędkości przeciągnięcia, to ten przepływ laminarny zaczyna się załamywać, tak? I te, zamiast cały czas być ułożone, tak? Te robi jakiś dźwięk. Pocle, nie, po prostu się ponoszą do góry, nie? I widać, jak się strugi powietrza odrywają od skrzydł. Aha, czyli on traci wtedy nośność? Tak, traci wtedy nośność i zaczyna przepadać, tak? Na jedno skrzydło albo na oba. Ha, znam się. Takie mięciutkie, żeby śmigiełka nie zmarzły w nocy. Jak w motoręce. Troszkę tak. Co teraz będziemy robić? Robimy przegląd samolotu, także tutaj możemy sobie zajrzeć do środka. Silnik czterocylindrowy, 4 osób w układzie Boxer, to jest Rotax R100 912. 4 cylindry, 2 gaźniki, 1.4 pojemności. Tu jest gaźnik membranowy. 100 koni mocy. Membrana, jak w motocyklu. Układ zapłonowy w tym silniku jest dublowany. Są po 2 świece na garnek, 2 iskrowniki. I to jest po to, żeby zapewnić właśnie bezpieczeństwo. Masz to w Passacie. Śmigła są plastikowe. Naprawdę? To jakaś kompozyta. W tych dużych, tych Cessnach, znaczy dużych, w tych większych śmigłach, tak, to tam się stosuje metal. I tamte Cessny mają trochę większe silniki, ale ja ci później powiem wszystko co jest. Wcale nie budzi to we mnie obaw. Już co, będziesz musiał przytrzymać tą klapkę, bo ona będzie opadać. I żeby sprawdzić poziom oleju, to musimy najpierw spowodować powrót tego oleju z silnika. Bo z tego co rozumiem, tutaj mamy suchą misę, tak? Układ smarowania. Wierzę, że tak. To był właśnie dźwięk, który oznacza powrót oleju. Aha, czyli wypompowaliśmy olej z silnika do zbiornika.
O, jest no to. I jakieś 3,3 mamy. No i gitarka. Ciekawym jest tutaj układ podgrzewania gaźnika, ponieważ gaźnik w powietrzu może dostać oblodzenia. Właśnie, czytałem o tym. To jest ciekawe. Tak, także gaźnik, tak naprawdę wszystkie krawędzie na tarcie, ogólnie cały kadłub no, może nam oblodzić w trakcie lotu. Tutaj w tym samochodzie nie ma administracji przeciwoblodzeniowej, oprócz tego wspomnianego podgrzewu gaźnika, bo to jest w układzie dolotowym. Aha. I tak naprawdę przy podgrzewie omijamy filtr powietrza i ciągniemy powietrze spod silnika gorące. Mm-hmm. Tego nie powinno się kołować na podgrzewie, bo wtedy wszystkie syfy całe kurze zaciągają do silnika. Teraz psujemy samolot. Co sprawdzamy w taki sposób? W ten sposób sprawdzamy, no taki podstawowy, robimy bardzo przegląd struktury płatowca, tak, czyli sprawdzamy, czy nic nam nie odpada, czy wszystko się trzyma. Jeżeli ma odpaść, to lepiej, żeby odpadło teraz, niż później. Czasami to, że nic nie odpada, jest istotne. Nie w przypadku Volvo. Ten napis nie chwytać, on znaczy, że po prostu nie przepychać samolotu, czy o co to chodzi? To chodzi o to, żeby to nie powyginać tej krawędzi spływu, tak? Tu jest taki trymer przestawiany na ziemi, tak naprawdę w tym samocie można by go było troszkę wychylić w lewo, ponieważ moment od śmigła przy starcie będzie ten nam samolot ciągnął właśnie w lewo. Tak jakby to się odchyliło, ster kierunku by się wchylił w tą stronę i by nam to trochę niwelowało ten moment. Ja udaję, że rozumiem. Stery w rękach, tak, i pedały jeszcze są. I właśnie pedałami się steruje tym. Są pedały, ja nie wsiadam. Dalibóg pracuje jak MB-Track. No i podstawowe pytanie, do czego są te wszystkie guziki i pokrętełka? Naprawdę no, podstawowe przyrządy to mamy tutaj, to są przyrządy, które nam zapraszamy do lotu. Prędkościomierz, to jest wysokościomierz, wariometr, obroty silnika. Tu po uruchomieniu całej awioniki będziemy widzieć sztuczny horyzont elektroniczny, koordynator zakrętu i parametry pracy silnika. Radyjko, to jest transponder, on chyba nie działa w tym samolocie. Zawsze wiedziałem, że to wszystko jest niepotrzebne. To jest prędkościomierz? W zasadzie rurka, która podaje ciśnienie do prędkościomierza. Prędkościomierz jest urządzeniem mechanicznym, także to nie jest elektroniczne urządzenie, zatem czerpie energię z tej rurki właśnie. Muszę sobie w Volvo to zamontować. Do mierzenia prędkości przelotowych. Czyli tuż przed tym, jak się oderwą te strugi i przy lądowaniu być może go usłyszymy, to się podnosi i zaczyna piszczeć w środku. W Cessnach jest taki system mechaniczny. Czyli jest po prostu gwizdek założony i gwizdek. To jest od gwizdania. Nie ma kierownicy, to już podejrzane. Będę teraz wsiadał. Na to trzeba stanąć? Na czarny element. Pisze nie stawać, to nie stawać. I o, dokładnie tak. Dosyć ciasno w tym przypadku. Jest ciasno. Intymnie bym powiedział. O kurde, bez kitu. Zaraz, w czym to ostatnio tak było ciasno? W Cinquecento. Chyba w Cinquecento więcej miejsca nawet było. Nie, spoko, fajnie jest. No, muszę tam tylko trykę czerwonami. A klapy są po to, żeby wystartować i wylądować? Tak, klapy zwiększają siłę nośną na skrzydłach, czyli na niższych prędkościach samolot wcześniej tą siłę uzyskuje, przy czym też stawia większy opór, dlatego do lotu się je składa. No dobra, przez checklisty musimy przejść. Copy preparation żeśmy przeszli. Bezpieczniczki wszystkie. Wszystko po angielsku, trzeba się znać. No, z pamięci jadę, tak to nie przeczytam. Jak będę tym pstrykał podczas lotu, coś się stanie? No, w najgorszym wypadku nic. Tym akurat to możesz nawet wyłączyć prądnicę, akumulator się nie dalej będzie pracował. Tyle, że no, w końcu nam się rozładuje akumulator, prawdopodobnie, jeżeli alternator wyłączysz. A tu jest klima, jak widzę. Tak. Dużo? Klima i tą klimę jeszcze można tutaj regulować. Jest komfortowo. Automatyczna klimatyzacja. Lux robota. Do siebie i bok. Jak w rajdówce. Jak na Coyotesach.
Okej, okay, battery on, generator on, fuel pump on. Świecą jakieś lampki, to już dobry znak. On. Idle. Brakes pass. Control stick pull. Choke cold engine pull. Proper area. Clear i ignition. Który to kluczyk teraz jest? Nie wiem. Od śmigła! Jest od śmigła, nikt się nie kręci. Pracuje prawie jak Volvo. Ręczy się śmigło. Jest komputer. To jest silnik szybkoobrotowy, także on się kręci do tych tam 5500. W Cessnach te silniki, które mają 3,8 litra, maksymalne obroty to ma jakieś 2,5 tysiące. Czyli są wolno. No tak, to są wolno obrotowe silniki. Czy są jakieś rzeczy, których ja muszę pamiętać, których nie mogę robić? Nie wysiadaj.
Teraz mogę zemdleć. Trochę deszcz pada. To jest rozrusznik, tak, pewnie. No chyba tak, to tak te szczegóły to ci nie powiem, nie? Natomiast cylindry. Widać, że są po dwie świece na gar. Masz górne i dolne świeczki, nie? Czyli iskrownik tak zwane lewe i prawe. A czy one normalnie pracują jednocześnie, tak, czy jednocześnie? Robiłem próbę silnika, to sprawdzałem lewe iskrowniki, spadek obrotów. Włączałem both, później prawe, spadek obrotu sprawdzasz i musi być mniej więcej taki sam. Co dopuszczamy pewnie różnicę. W tej ceśnie to jest maksymalnie 125 obrotów, tak, na wyłączenie jednego skrownika. Silnik jak w Subaru, w połowie tak skręcany. I to jest o tyle fajne, że właśnie masz takie jedno cięgno, że jak go wykręcasz stąd, to na jednej szekli go można podnieść i wyciągnąć stąd, nie? Fajnie to wygląda. Chyba tłumik. Tutaj można wymienić olej. Już mi... Chcesz się stanąć przy nim? Takim przed chwilą lataliśmy. No i zepsuliśmy, więc go rozebrałem. Już się zepsuł. To jest tłumik. Puchacz. No, często tam kreseczka mu do stokaju. To jest puchacz. Co on tutaj ma? To jest takie dziwne. Takie. Poza taka, jak przy lądowaniu, żeby wiesz, żeby nie uderzyć skagientka, nie? O, widzisz, on ma jedno kółko tylko, nie? Jest tego skrzydła trochę. I one są odpinane, te skrzydła, nie? Się z każdego szybowca można odpiąć, żeby załadować do przyczepki. No, teraz się nie dziwię, że to potrafi szybować. Dobra, przejdźmy teraz do porządnych maszyn. Ursus C330, wolno ssący. Ale zauważyłem taką rzecz, że te szybowce, one taka jest duża, bardzo gładkie są. Mało jest łączeń różnych, wszelkich. Chodzi o to, żeby przepływ powietrza był laminarny, tak? Czyli żeby był jak najgładszy. Jak najgładszy. Ma najlepszą doskonałość. Nie? Są w niektórych konstrukcjach skrzydeł, w szybowcach tego nie spotkałem, ale to na szybowcach ktoś tam nie znam. Na samolotach też nie bardzo, ale doświadczenie z tym przynajmniej, są takie turbulizatory małe. Chodzi o to, żeby to powietrze sturbulizować, bo ono wtedy, jak na przykład zaczyna wirować, to więcej siły nośnej generuje, nie? Są takie małe, takie puste, nie? Po bokach, w samolotach, tych dużych, zwłaszcza czasami są winglety tak zwane, czyli te skrzydły są takie wywinięte do góry, takie są sterczące końcówki. To chodzi o to, żeby opór indukowany zmniejszyć, czyli żeby to wirujące powietrze na końcu nie spychało tego samolotu w dół. To tak jak w dolotach, w silnikach spalinowych. Też robi się różne, takie, tak, różne, tak, różne takie dziwne rzeczy. Nie zawsze na przykład jest pożądana, idealna gładkość na przykład, nie? Tylko też się robi specjalnie to różne. Ja w Mitsubishi miałem takie puszki, takie amortyzatory wibracji jakieś tego powietrza, to się go nazywało, nie? A, tak, tak. To też, żeby wyciszyć pracę układu. To akurat to może bardziej może chodzi o komfort tutaj użytkowania. Bieda aż piszczy. Porządna maszyna. Coś się zepsuło. Myślę, że olej się wymieni i będzie jeździć obserwować. Volvo? Volvo. Do każdego tankowania musisz podłączyć uziom do samolotu, żeby jakieś iskierki nie było, nie? Jak przykładasz pistolet. No, a dziesiątka druga otwarta? Nie. No to tylko. Zapomniałem baniaczka ze sobą wziąć. Każdy mechanik jest łasy na benzynkę. Tak się mówi, że perfumy pilota to Afgas i zmywasz do paznokci. No bo Afgas od tankowania zawsze się gdzieś tam polejesz, a zmywasz ten paznokci się mapy czyści. Jak trasę rysujesz mazakiem permanentnym, to później zmywaczem się czyści mapy. A. To już koniec dzisiejszego vloga. Dzięki wielkie. Dzięki. To my dziękujemy Mateuszowi, że postanowił się podzielić ze mną i z wami swoją pasją, jaką jest latanie. Bardzo mi było miło. I to prawdziwe latanie, a nie lataniem bokiem pod Tesco Biedronką. Bus też musi latać. Bus też musi latać. Dzięki za oglądanie i narka. Narka. Generalnie do takich doszedłem sobie
wniosków, że w sumie tak dzięki temu YouTube'owi to ja mam do czynienia właśnie z takimi pasjonatami. I tak jak tutaj w przypadku Mateusza, który mnie zaprosił, żeby polatać sobie z tym samolotem, spotykam się z czymś takim, że ktoś dzieli się swoją pasją. Dzieli się nie tylko ze mną, ale też z wami. Także może ktoś z was załapie takiego bakcyla do latania. Tak jak rozmawialiśmy, to latanie jest dosyć drogą zabawą, ale teraz społeczeństwo polskie staje się coraz bardziej bogate, więc może i was będzie stać na takie luksusy jak latanie samolotem. Oby was było stać, byłoby fajnie. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do widzenia.